Jak pozbyć się świeżych waterspotów, czyli plam po wodzie, kiedy zwykły quick detailer zawozi. Z drugiej strony nie ma sensu wytaczać dział armatnich w postaci kwasów. No właśnie, tutaj z pomocą przychodzą kwaśne quick detailery. Cześć, zapraszam Was na najnowszy odcinek. A dzisiaj nowość! Innovacar Quick Detailer. Na rynku znajduje się mnóstwo quick detailerów. Są te typowo zabezpieczające, takie bardziej spray waxowe, czyli które dają dobre hydro, dobre zabezpieczenie i są bardzo trwałe. Są takie, które są trudniejsze w aplikacji, łatwiejsze w aplikacji, dają szklistości dużo albo przyciemnienia, ale wtedy wymagają trochę dopracowania, bo potrafią się mazać. I są też takie, które są kwaśnymi kudekami, tak jak ten z Innovacar. pH 3,5. Tutaj mamy informację i rzeczywiście mierzyłem paskiem do pH i mamy to 3,5. Teoretycznie beading jest 4 na 5, jeżeli chodzi o ich oznaczenie, trwałość 3 na 5, przyciemnienie, głębia koloru też 3 na 5 i właściwości czyszczące 3 na 5. Natomiast ja tutaj przy tym produkcie skupiłem się głównie i to, co mnie najbardziej zaskoczyło, właśnie na tych właściwościach czyszczących. No bo mamy mnóstwo tych quick detailerów właśnie zabezpieczających i każdy idzie w tą stronę trwałości, hydrofobowości, śliskości. Natomiast kudek bywa też bardzo przydatny do dopracowania pewnych szczegółów. Jeżeli wpada do nas auto na mycie albo nie wiem, jest po detailingu, ale powiedzmy, że nie polerowaliśmy tam wnęk drzwi, tak, no bo to są bardzo już zaawansowane prace detailingowe, ale mimo wszystko wyglądają słabo, jest tam sporo kamienia, tych waterspotów, nie musimy się męczyć wtedy produktami kwasowymi, no bo to też jest dodatkowa praca, dodatkowa usługa, ale warto odświeżyć te powierzchnie właśnie takim quick detailerem. Mam za sobą maskę, na którą wylałem wodę zakamienioną, stała na słońcu, zakamieniła się i zobaczycie, jak potrafi sobie poradzić ten kudek z takimi waterspotami. Oczywiście one mają kilka godzin, więc nie mówimy tu o waterspotach, które przez kilka dni leżały na słońcu i się wżarły. Wtedy tylko kwas, a czasami i kwas nie daje rady. Powiem Wam też, że to jest ciekawy produkt do serwisu powłoki, bo nie zawsze musicie sięgać po najmocniejsze kwasy, czyli te water spot removery albo w ogóle takie kwasy do felg, które też czasami wykorzystujemy do serwisu, bo jest to niezbędne. A dodatkowo, jak to produkty Innovacar, mają takie specyficzne, charakterystyczne zapachy. To mi się kojarzy z jakąś lemoniatką. Zresztą ten kolor nawet taki fajny, bardzo przyjemny. No ale w końcu produkt kwaśny. Dobra, przechodzimy do testu. Na początku chciałbym Wam pokazać to, co najważniejsze, czyli właściwości czyszczące i usuwanie kamienia. Zrobimy to na tej masce właśnie. Czarne uni, widać tam wszystko. Następnie przejdziemy do samochodu. Tutaj są akurat umyte te dwa, ten bok jest umyty. Jest tu bardzo dobre hydro, ponieważ dobrze żyje powłoka Sonax One i zrobimy sobie pół drzwi tym kudekiem, żeby zobaczyć, czy wpływa, czy nie wpływa na hydrofobowość, wysoką hydrofobowość dobrze działającej powłoki. Używając W1 do usuwania waterspotów, musimy dać tego produktu troszkę, więc takie 4 pryśnięcia na pewno. Rozprowadzamy W1 za pomocą mikrofibry. Musi ta fibra być odpowiednio zalana. Jak widzicie, ten produkt musi chwilę poleżeć. Dajmy mu kilkanaście sekund. Jeżeli widzicie, że zaczyna odparowywać, należy dołożyć produktu i jeszcze chwilę poczekać. Następnie przejdźcie do wypracowania produktu. Pamiętajcie, że osady mineralne z wody wymagają mechaniki, czyli musimy to wszystko wzruszyć. Po chwili przekładamy mikrofibrę na drugą, suchą stronę albo w ogóle weźmy drugą mikrofibrę i dotrzyjmy nadmiar produktu, polerując już do połysku. W takim przypadku może wystąpić troszeczkę mazania. Zobaczcie, że widać taką białą łunę. Jest to normalne, ponieważ jest to ten kamień, ten brud, który właśnie rozpuściliśmy. Mimo, że jest to czarne uni, poradziłem sobie z dotarciem. Jeżeli mielibyście problemy, możecie wziąć drugą świeżą mikrofibrę i jeszcze raz dotrzeć powierzchnię. Ale raczej ten produkt nie powinien Wam tutaj sprawiać problemów. Swoją drogą ja używałem go nawet na powierzchniach szklanych i też da się je wyczyścić. Teraz taśma. Podzielimy drzwi na pół i połówkę przesmaruję W1. Łącznie z plastikami tu na dole
odczekamy chwilę i sprawdzimy hydrofobowość. Rozpoczynamy aplikację na mikrofibrę, chociaż tutaj możecie, pracując na dużych powierzchniach, o ile robicie wszystko w zamkniętym pomieszczeniu, pryskać też bezpośrednio na lakier, chociaż no, gdzieś tam ta mgiełka może uciekać. Mamy tutaj też taką stróżkę śladów po wodzie, już teraz ale tutaj jest, o tutaj, i ona się tak ciągnęła. Standard, ponieważ wszystko nam wypływało spod lusterka, no i niestety zostają te water spoty. Mało tego, powiem Wam, że nawet jeżeli są świeże, to nie każdy Quick Detailer tak bezproblemowo usuwa nam tą ścieżkę, a czasami widzę, że tutaj jest tak zalepione, bo to się zbierało przez lata, więc róbcie to na bieżąco, ale właśnie kwaśnymi kudekami. No i zobaczcie, pięknie to się tam dotarło. Zupełnie inaczej niż tam, no bo tutaj nie było tego kamienia. Teraz widać troszeczkę mazów, więc sobie dotrzemy taki, ja to mówię, luźny nadgarstek, delikatnie koliste ruchy. Nie jest to taki produkt, który raz, dwa od razu odparuje, ale jest bardzo dobrze. Tutaj absolutnie nic nie smuży. Za chwilę zobaczycie sobie to na przebitkach, więc jest ok. Zrobię tutaj też plastik, być może będzie widać jakąś różnicę, ale on też fajnie doczyszcza takie plastiki, szczególnie jeżeli mamy na nich powłokę, to jest to bardzo fajne rozwiązanie. Taśma w dół. Jest delikatne przyciemnienie, takie ożywienie, wyszklenie tego lakieru. Spróbujemy Wam to wrzucić. Czy to będzie widoczne? Nie wiem. Nie jest to jakaś wielka różnica, nie jest to mocarz, jeżeli chodzi o przyciemnienie, ale ten efekt widać. No, ten lakier się zdecydowanie poprawił. Jest szczególnie na słońcu, po całości to będzie widać, że jest zupełnie inny odbiór. Jeżeli chodzi o śliskość, na bardzo fajnym poziomie. Nie jest to może lodowisko, taki topowy produkt, ale jest i tak bardzo ślisko, więc wystarczająco. No tutaj, gdzie nie nakładałem, czuć, że jest tempo, mimo że hydro działa i powłoka świetnie się sprawdza. Bardzo fajnie, gładko, nawet pod palcem. Tak samo ten lakier. O, zdecydowanie. Bardzo fajnie. No i plastiki jeszcze, bo o tym nie powiedziałem. Wow, no i tutaj jeżeli chodzi o plastik, to widać bardzo ładne przyciemnienie. Więc jeżeli mamy do czynienia z nowym autem, które nie wymaga aplikacji dressingu, to taki kudek spokojnie wystarczy. Poza tym, jeżeli mamy powłokę na tworzywach, no to tym bardziej ten produkt będzie wystarczający. Fajnie to wyszło. Według producenta czas utwardzenia tego kudeka, o ile można mówić w ogóle o utwardzeniu w przypadku kudeków, ale tak czy inaczej, curing time 7 godzin, więc odczekałem i następnego dnia dogrywamy to hydro, żeby to wszystko w pełni jakby się utwardziło, odparowało, co ma odparować. Moim zdaniem nie ma różnicy, ale zobaczcie sami. Ale zrobiłem jeszcze takie testy, tego nie nagrywaliśmy, chyba, może nagraliśmy, nie wiem, Luke już nie pamięta, dużo ostatnio nagrywamy, ale tutaj miałem ślad po ptasiej kupie i był w żer po prostu, no i pomyślałem, no dobra, spróbujmy, skoro kwaśny kudek może da radę, chociaż no, nie wiązałem z tym jakichś większych nadziei, rzeczywiście się nie udało, ale przytrzymałem mocno nasączoną mikrofibrę, myślę, że około 30-40 sekund, więc dosyć długo i później jeszcze pracowałem i zrobiłem to dwukrotnie. No i tutaj niestety zobaczcie, że hydro zgasło. A oznacza to, że ten produkt rzeczywiście ma pewne właściwości czyszczące, odkamieniające, no bo po takim okładzie po prostu ten
nie chcę mówić top coat, ale ta wierzchnia warstwa powłoki, która jest odpowiedzialna za hydro, wygasła. Nie ma tutaj jakiejś plamy, jeżeli chodzi o głębie połysk, więc nie wydaje mi się, że w pełni ta powłoka została zdjęta, ale te właściwości hydrofobowe zdjęło. No ale to był eksperyment po prostu, a jak wiecie, ja lubię eksperymentować. No i też tutaj jest akurat powłoka roczna One Sonaxa, a nie jakaś bardzo mocno trwała powłoka, więc to też może mieć znaczenie, trzeba by było to sprawdzić jeszcze na innych powłokach. Tak czy inaczej, tutaj hydro, ja nie widzę jakichś specjalnych różnic i tak tutaj ta część ciutkę była zakamieniona, fajnie, bo nam zdjęło ten kamień, który spowodowała woda wyściekająca spod lusterka, a jednocześnie wszystko zostało tak, jak należy. Siedzicie? To trzymajcie się. W1 to nie tylko kudek do lakieru, ale również do wnętrza. Sam producent o tym mówi. Co prawda ja testowałem go głównie na lakierze, ale dzisiaj chcę sprawdzić również wewnątrz, więc biorę świeżą mikrofibrę i zabieramy się za odświeżenie plastików. A jest co odświeżać, bo Fifiś trochę podeptał progi. No to lecimy. Jak widzicie, jest dużo brudu, więc pozwolę sobie tak spryskać. Progi też były dosyć mocno zabrudzone. Super sobie tutaj poradził z tymi zabrudzeniami na progu, a jest ich zawsze sporo. No i tak samo tutaj. To było dosyć mocno zdeptane. Był taki biały pył z kamieni. Zobaczcie, że wszystko zostało usunięte. I zostawia fajną śliskość. Lekkie przyciemnienie widzę, ale nie wchodzi w połysk. Lecimy tutaj. Tu mamy też trochę gładszego plastiku. Nawet jeżeli tu zrobiłem niechlujnie, to nie widać jakiegoś przejścia odcięcia. Jest na tyle lekko przyciemniający i na tyle matowy, że nie ma z tym problemu. Mega. Tutaj te właściwości czyszczące. Ach, pokazuję pazura. Tymi właściwościami właśnie na wnękach. Bardzo fajnie. Jej. No dobra, ale skoro jest to kwaśny kudek, bo mamy pH 3,5, a wiadomo, że dla tapicerki skórzanej odczyn kwaśny jest bezpieczny, to dlaczego by go nie użyć na tapicerce skórzanej? Co prawda, producent z tego, co ja wiem, nie przewiduje, ale my lubimy testować, więc działajmy. Ja za chwilę sprawdzę. U siebie to u siebie można wszystko, ale jest jeszcze tutaj dla Was teraz wyzwanie, challenge. Zrobię szersze testy na skórze, zrobię moczenie kawałka skóry w tym kudeku, zobaczymy, jak on się zachowuje, czy utrzymuje tą elastyczność, czy twardnienie, żeby mieć pewność, czy jest na pewno bezpieczny. Natomiast pod filmem musi się pojawić 200 taktycznych komentarzy. Myślę, że to nie jest wielkie wyzwanie, tym bardziej, że filmy mają zawsze po kilka tysięcy wyświetleń, więc taktyczne komentarze, sztuk 200 i robię taki odcinek. To będzie krótki materiał, myślę. Chyba, że coś jeszcze wymyślimy. A może Wy macie jakieś jeszcze dodatkowe pomysły, jak sprawdzić to bezpieczeństwo dla tapicerki skórzanej? Ciekawy temat. Ja lubię takie produkty, bo to już mi zakrawa trochę no rinsem, więc robi się ciekawie. Jeszcze tutaj mamy taki biały nalot. Co prawda to jest krem do opalania. Jest to bardzo trudne do usunięcia, więc nie wiem, czy kudek da radę. Nie spodziewałbym się tutaj cudów. Ale zobaczmy. Kurde, poszło. Nieźle. Kurde, zajebisty jest ten kudek. No i na piano dodał śliskości i się nic nie pomazał mi tutaj. Jeszcze sprawdzę w latarce. Nie, no petardziocha. Nic się nie pomazało. Ale jestem nakręcony po tym odcinku. Fajnie, dużo elementów, produkt multifunkcyjny. To mi się bardzo podoba, bo czuję, że te produkty idą w inną stronę, tak? Że to nie jest tak, że tylko jeden produkt do jednego zadania, ale mamy tą wielofunkcyjność i ten kudek
Tym bardziej, że w ogóle większość firm idzie teraz w quick detailery, które dają super hydrofobowość, są mega trwałe, ludzie tego wymagają, a nikt nie patrzy na ten aspekt czyszczenia, a ślady po wodzie jednak są bardzo problematyczne, szczególnie teraz w okresie letnim. Ile razy zdarzyło się, że ktoś zostawił samochód przy jakiejś deszczownicy podczas podlewania ogrodu, tak, i ta woda poleciała na ten samochód, kamień się odłożył, zostało to na kilka dni tragedii, a mając takiego kudeka, jeżeli zareagujemy od razu, jesteśmy w stanie to wszystko usunąć. Pamiętajcie, żeby uważać na takie rzeczy, nie zostawiać tego na zbyt długo, bo nawet jeżeli później przyjedziecie do studia, w którym została wykonana usługa i będą chcieli zrobić serwis powłoki, to nic z tym nie zrobią, bo to słońce będzie powodowało, że ten lakier się otwiera, zamyka, otwiera, zamyka razem z tą powłoką i te minerały będą wchodziły do środka i ich usunięcie będzie możliwe tylko za pomocą polerowania, więc szlak trafił tą powłokę. Bieżąca pielęgnacja, to jest najważniejsze. Dobra, ale szybkie podsumowanie tego kudeka, bo się rozgadałem nie na temat. Łatwość aplikacji, bardzo dobre dotarcie. No dobra, może nie odparowuje tak idealnie, no ale z drugiej strony nie jest absolutnie jakimś problematycznym produktem. Daje radę nawet na piano. Oczywiście, jeżeli chcemy te funkcje czyszczące, chcemy usunąć kamień, no to dajmy produktu trochę więcej, dajmy mu chwilę popracować i wtedy dopiero wypracujmy i zetrzyjmy. Ale możemy go używać także jako taki po prostu kudek do bieżącego użycia, który świetnie radzi sobie z tymi świeżymi zabrudzeniami, a czego nie potrafi zwykły kudek, bo to też sprawdzałem i testowałem. No i świetnie, że radzi sobie również wewnątrz, no bo możemy oblecieć wszystkie plastiki, czy tapicerkę skórzaną. No właśnie przypominam o challenge'u, jeżeli znajdzie się pod filmem 200 taktycznych komentarzy, to wtedy robię test, gdzie wrzucę kawałek skóry i spróbujemy, zobaczymy co się wydarzy, czy odbarwi, czy nie odbarwi, czy utwardzi tą skórę, czy nie utwardzi, zobaczymy jak, w którą stronę to wszystko pójdzie, ja też jestem bardzo ciekawy. Jeżeli macie już ten produkt, dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Jeżeli macie pomysły na jakieś inne kwaśne kudeki, w sensie prezentacje, test, to również dawajcie znać w komentarzu. Jest jeszcze Polytop Velox Hair, może są jeszcze jakieś inne, którym warto się przyjrzeć. Będę wdzięczny za te wszystkie informacje i wezmę je na pewno pod uwagę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!